Polski. Wielkie, wielkie gratulacje. Do samego końca nie odpuszczał i opłaciło się. 25 punktów w dniu dzisiejszym. A skoro mamy miejsce trzecie, miejsce drugie, no to teraz zaprośmy tutaj kogoś, kto uzbierał sobie w dniu dzisiejszym aż 27,5 punkta. Walczył do samego końca nie tylko, tak jak widzieliście, z ciężarami, ale też gdzieś tam z odnowioną kontuzją pleców i poradził sobie. Szczególnie w ostatniej konkurencji pokazał, kto jest tutaj dzisiaj najmocniejszy. Wielkimi brawami nagrodźmy, ale też zaprośmy na to pudło, na to pierwsze miejsce Mateusza. Mateusz Sumik Ostaszewski! Zwycięzca dzisiejszego halowego Pucharu Polski Strumień. Mateusz Ostaszewski! Wielkie, wielkie brawa. No i oczywiście w tym momencie chciałbym poprosić wszystkich o to, aby...